Cześć, Michał Koper, witam Was serdecznie, zapraszam na kolejną prasóweczkę bokserską. Dziś ponownie kilka takich luźniejszych, lajcikowych tematów, a zaczniemy od obrazka pięknego, prosto z Wielkiej Brytanii. Zobaczcie, to król cyganów, Tyson Fury, wpada na jednej ze stacji na wieczór panieński i niemal zostaje stripteaserem. Tyson Fury, przypomnę tylko wracając do treści sportowych, 21 grudnia w Riyadzie ma stoczyć rewanżowy bój z Oleksandrem Usykiem o 3 mistrzowskie pasy kategorii ciężkiej, a zwycięzca tego starcia być może na początku przyszłego roku zmierzy się ze zwycięzcą pojedynku zaplanowanego na 21 września na Wembley, w którym to zmierzą się Anthony Joshua i Daniel Dubois. I tym oto sposobem płynnie przejdziemy sobie do kolejnego tematu, bo to Johnny Fisher, obiecujący brytyjski zawodnik kategorii ciężkiej, no można go nazwać prospektem, 11 zwycięstw, 10 nokautów, natomiast no on jest takim prospektem bez prospektu, tak naprawdę bez widoku na przyszłość, bo ciężko sobie wyobrazić, żeby Fisher w przyszłości został, nie wiem, mistrzem Europy czy mistrzem świata, przynajmniej mi. Natomiast no na tym etapie zawodnika nazywa się, powiedzmy, prospektem. On w sobotę stoczy ciekawą walkę z Alenem Babiczem, no ale Johnny Fisher wiele razy w przyszłości miał okazję sparować z Danielem Dubois. Bardzo dobrze zna Triple D i wypowiedział się obszernie w wywiadzie dla Sky Sports na temat walki Daniela Dubois z Anthonym Joshuą i trochę w tym wywiadzie ostrzega AJ-a przed siłą ciosu Daniela Dubois. Słuchamy, co mówi Johnny Fisher na temat walki Anthony Joshua kontra Daniel Dubois. To jest dla mnie ciekawy pojedynek i ciekawy jestem, jak on się potoczy. Johnny Fisher rzecze. Myślę, że ta walka skończy się knockoutem. Dubois wyjdzie do ringu naładowany i będzie cisnął Joshua, bo on tak właśnie walczy. On taki sposób boksowania zna. Jest pięściarzem agresywnym, choć to jest agresja kalkulowana. I dalej opowiada o sparingach z Dubois, Johnny Fisher. Sparowałem z Dubois wiele razy i to zdecydowanie największy puncher, z jakim się biłem. On naprawdę potrafi kropnąć. Daniel na sparingach nie bierze jeńców. Musisz być czujny, bo to jest zawsze strzelanina. Wiem jednak, jak dobrze Joshua kontruje prawą ręką. Jeśli Dubois za bardzo się odsłoni, to Anthony go skontruje, jak skontrował Ngannou. Wiem, że Dubois to jest inny poziom, ale prawa ręka Joshua jest po prostu zabójcza. Podobnie skończył Charles Martin z Joshuą. Joshua pokazywał to już wiele razy. Jeśli miałbym wskazać zwycięzcę, skłaniałbym się lekko ku Joshua. Jest bardziej wyrachowany, bardziej doświadczony i to może zagrać na jego korzyść. Jednak jeżeli Dubois go czysto na szczękę trafi, to mogą powrócić wspomnienia Joshua z przegranej walki z Andym Ruizem Juniorem. Ciekawa analiza Johnny'ego Fishera. Ja zawsze sobie cenię te uwagi pięściarzy, którzy mieli okazję na własnej skórze poczuć albo siłę, albo technikę bokserską jakiegoś tam umawianego rywala. Ta walka z Joshua z Dubois jest dla mnie właśnie interesująca pod kątem tego, jak ona się rozwinie, przede wszystkim jak będzie boksował w niej Anthony Joshua, bo jak sobie patrzę na ten pojedynek, to wydaje mi się, że Dubois to jest po prostu tylko ofensywa. On może tę walkę wygrać tylko naciskając na Joshua i próbując go znokautować, bo nawet wydaje mi się, że na punkty będzie mu ciężko wygrać, chyba że będzie tam kilka knockdownów. Natomiast Joshua jest bardziej wszechstronny. On może tę wygrać walkę i broniąc się w niej, i atakując. Tak jak powiedział tutaj Johnny Fisher, kapitalna kontra z prawej ręki Anthony'ego Joshua, lewą też potrafi razić, więc teoretycznie on mógłby pozwolić sobie na to, żeby dać Dubois boksować do przodu i próbować szukać kontry. Jak trafi Dubois, to na pewno to się może skończyć przed czasem. Natomiast z drugiej strony, jak Anthony Joshua oglądał, a oglądał to bezpośrednio spod lin ringowych walkę Dubois z Filipem Hrgowiczem, to widział z jaką dziecięcą łatwością Filip Hrgowicz przez te pierwsze rundy trafiał prawą ręką Daniela Dubois. Tam wchodziło praktycznie wszystko jak w masełko. No i mając tę wiedzę i mając technikę nie gorszą od Filipa Hrgowicza, a do tego na pewno większą siłę od Filipa Hrgowicza, to nie wiem, czy Joshua jednak się nie pokusi, żeby po prostu postawić na atak i tą prawą ręką jak najszybciej Daniela Dubois zmieść z powierzchni ringu. Tym bardziej, że zobaczcie, że Anthony Joshua jednak jest takim gościem, który przejmuje się opiniami na swój temat. I jego spotkała taka sroga, może nie sroga, ale spora krytyka ze strony fanów, zwłaszcza ostatnio, jak boksował słabiej, tak ostrożnie, nie wiem, Jermainem Franklinem,
z Robertem Helmsem, to też nie był wymarzony pojedynek w jego wykonaniu do momentu knockoutu, albo jak wrócił po przegranej przez knockout z Andym Ruizem Juniorem i boksował w rewanżu bardziej tak ostrożnie, w zasadzie to wtedy była taka kopia Władimira Kliczki wierna, czyli boks ostrożny, wyrachowany i skuteczny, i ludziom zaczęło brakować nagle tego Joshua wariata, który wychodził do ringu po prostu swoją piekielną siłą kończył rywali. Ten Joshua teraz powrócił pod okiem Bena Davisona, nie ma co kryć, pod okiem Bena Davisona Joshua się zmienił, na sprawa, że rywale nie byli jacyś tam super światowego topu, bo ani Francis Ngannou, ani Otto Wallington to nie była światowa topka. Natomiast teraz wrócił ten Joshua, który atakuje, który kontruje piekielnie mocno, który nokautuje rywali, i nie wiem, czy no, na tej fali nie będą chcieli panowie iść dalej i w ten sam sposób boksować z Danielem Dubois. No, w każdym razie, o ile Daniel Dubois to jest zawodnik bardziej jednowymiarowy, tak? U niego raczej ofensywa wchodzi w grę. O tyle Anthony Joshua może tę walkę wygrać i w jeden, i drugi sposób, dlatego on jest dla mnie w prosty sposób w tej walce faworytem, choć wydaje mi się, że jeśli chodzi o siłę ciosu, no to Daniel Dubois niekoniecznie Joshua jakoś tam dużo ustępuje. W każdym razie fajnie się to zapowiada i zobaczymy, jak to się skończy. A rzeczony tutaj wspomniany przede mnie Johnny Fisher, który opowiadał o tej walce Dubois kontra Anthony Joshua i o zaletach Triple D, już w sobotę zmierzy się w fajnej też właśnie waga ciężka, fajnie zapowiadającej się w walce z Alenem Babiczem, dobrze nam znanym jako Polakom, tak, bo Alen Babicz stoczył ringową wojnę z Adamem Balskim, potem został skoszony w jednej rundzie przez Łukasza Różańskiego, no i cały ten jego wizerunek takiego ringowego wojownika po strachu wagi ciężkiej, chociaż pewnie tacy wytrawni kibice podchodzili do tego z dystansem, legł właśnie w Rzeszowie, w Jasionce, w tej walce z Łukaszem Różańskim. Alen Babicz wrócił na ring zwycięsko jedną walką. No i teraz chyba taki naprawdę trudny, wymagający test dla niego, bo Johnny Fisher to jest kawał chłopa, 1,95 wzrostu, mniej więcej około 110 kg wagi. Natomiast nie jest to żaden wirtuos ringowy, ale potężny siłacz. Z drugiej strony mamy Babicza, który też wirtuozem bokserskim nie jest, ale też potrafi boksować ofensywnie i mocno kropnąć. No nie wiem, czy to nie będzie nawet najmocniejszy test dla Johnnego Fishera w jego karierze. Na pewno walka ciekawie się zapowiada. I na zakończenie jeszcze cytacik z Anthony'ego Joshua z wywiadu dla The Stomping Ground. To jest komentarz Anthony'ego Joshua do wcześniejszej wypowiedzi Tysona Fury'ego, tego słynnego wywiadu Fury'ego dla kanału Furiosity, w którym to król cyganów stwierdził, że w rewanżu z Aleksandrem Usykiem to się nie będzie bawił w żadne punktowanie, bo znów go sędziowie przekręcą, pójdzie do przodu i znokautuje Usyka, i w ten sposób po prostu nie będzie żadnych wątpliwości, kto jest lepszy w pojedynku. Jak wiadomo, Fury uważa, że tę pierwszą walkę z Usykiem powinien był na punkty wygrać. I posłuchajcie, co na temat wypowiedzi Fury'ego powiedział Anthony Joshua. Każdy tak gada na temat Usyka, muszę zrobić to, muszę zrobić tamto, jestem większy, muszę wykorzystać swoje gabaryty, ale Fury był zepchnięty w tej walce do defensywy przez większość pojedynku. Usyk to bardzo dobry pięściarz, oddajcie mu szacunek. Rzeczę Anthony Joshua i słusznie, moi drodzy, rzeczę, bo nawet czytając wasze komentarze, często się spotykam z takimi opiniami, że Usyk, co to za mistrz, on nikogo nie nokautuje, on ledwo te walki wygrywa, jest po tych walkach poobijany i tak dalej, i tak dalej. Nawet tę narrację też powtarza teraz Tyson Fury, który mówi, że on tę walkę pierwszą z Usykiem powinien był wygrać, że po walce Usyk miał złamane kości oczodołowe, miał złamaną żuchwę. No to są oczywiście pierdoły i głupoty, bo żadnych takich zajść nie było. Usyk był po prostu solidnie poobijany. Zresztą tak samo Usyk był poobijany po walkach z Anthonym Joshua, z Derekiem Chisorą też sporo zebrał. On zawsze tak będzie wyglądał. On zawsze te walki będzie wygrywał z tymi kolosami dużym nakładem sił. Te walki będą go dużo kosztowały, ale to nie powinno świadczyć przeciwko Usykowi. To wręcz powinno świadczyć na jego korzyść. Tak, że gość ma tak ogromne serce do walki, że wychodzi do tych kolosów, do tych gości, którzy są od niego, tak jak Fury ostatnio, 17 kilogramów cięższy, i ich bije po prostu i odważnie idzie do przodu. On nie bawi się jakąś taką żelazną defensywę, tak? To nie jest tylko defensywa na nogach, on nóg używa też do tego, żeby atakować. No, ostatnio mało nie znokautował Fury'ego, i tak z perspektywy interesów Usyka i jego kibiców, to myślę, że szkoda, że tego Fury'ego nie znokautował, bo pewnie wtedy by się skończyły te gadki, że Usyk jest za mały, że Usyk jest zawodnikiem
nie z wagi ciężkiej, że nie jest prawdziwym ciężkim i tak dalej, bo gdyby znokautował Fury'ego, gdyby sędzia to dalej puścił, albo przerwał walkę, zrobił TKO, albo pozwoliłby, żeby usyk Fury'ego znokautował, chociaż też nie ma gwarancji, bo być może Fury by jednak zdołał się podnieść, no to wtedy skończyłyby się te gadki, że usyk właśnie to jest zawodnik wagi średniej, że jaki to z niego mistrz wagi ciężkiej, że mistrzem wagi ciężkiej to był, nie wiem, Mike Tyson, czy Lennox Lewis, tak, czy Joshua, ci wszyscy, którzy nokautowali swoich przeciwników. Usyk nie nokautuje rywali i nigdy jakoś tak spektakularnie nokautowo nie będzie. Zawsze po walkach będzie wyglądał źle. Zawsze będzie każde zwycięstwo go bardzo dużo kosztowało, no ale po prostu to wynika z tego, że jest mniejszy, że jest fizycznie, gabarytowo słabszy, ale trzeba go docenić, tak? Trzeba moim zdaniem Aleksandra Usyka docenić, no ale dopóki on nie zacznie ludzi zmiatać z ringu, nie będzie ich nokautował, to zawsze takie gadki będą, a nie zmieni się to nic. Usyk, tutaj nie ma co do tego wątpliwości, że on nie będzie nigdy królem nokautu, no ale mamy takiego mistrza wagi ciężkiej, jakiego mamy i słuchajcie, to jest najlepszy zawodnik aktualnie wagi ciężkiej. Pokonał Joshua, pokonał Fury'ego, więc nie ma co na ten temat dyskutować. A czy Tysonowi Fury'emu uda się Usyka pokonać w rewanżu? Absolutnie tego nie wykluczam. Tak jak wspomniałem właśnie, że każda walka Aleksandra Usyka strasznie dużo kosztuje i niewykluczone, że być może ta walka kolejna z Fury'em to już będzie jeden most za daleko, tak jak się mówiło przed pierwszą walką, chociaż z drugiej strony Tyson Fury toczy kolejną walkę, zobaczcie, która odbiera mu strasznie dużo zdrowia. On tutaj mało nie został znokautowany, naprawdę wyglądał w tym pojedynku w pewnym momencie źle, zebrał sporo mocnych ciosów, też tak samo było w tych walkach z Deontayem Wilderem, z Franciszkiem Ngannou też na deskach był, leżał, więc Fury też z walki na walkę, jeśli będzie takie toczył pojedynki, które będą go dużo kosztowały, będzie no jakiś tam uszczerbku na zdrowiu doznawał. Natomiast to jest dla mnie też cholernie ciekawa walka, tak, 21 grudnia zobaczymy. Ja tutaj nie postawiłbym głowy i wielkich pieniędzy na zwycięstwo Aleksandra Usyka, chociaż wydaje mi się, że faworytem będzie i w tej pracówce to wszystko. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, bandziorno. Yo, we cantare ta canción para mi gente.